Czy zaczęła się już kampania wyborcza? Jak nisko może w sondażach upaść autorytet polskiego kościoła i po co nam rejestr ciąż? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym przeglądowym przeglądzie wydarzeń. Ja nazywam się Jakub Dymek, jest ze mną mój redakcyjny kolega Robert Walenciak. Dzień dobry. Dzień dobry, Robercie, dzień dobry Państwu. To ja pozwolę sobie zacząć. Kampania wyborcza, czy się zaczęła? Wszystko wskazuje na to, że chyba już tak, skoro partie polityczne na wyścigi organizują konferencje, z których połowa nazywa się już konferencjami programowymi, gdzie ogłaszane są nowe pomysły albo stare pomysły, albo pomysły nie pierwszej świeżości, które trzeba było na te nowe okoliczności nieco odświeżyć. Ostatnie tygodnie obfitowały w masę takich wydarzeń, więc ja sobie króciutko pozwolę je podsumować. Lewica i mieszkania, PiS i walka z inflacją, Platforma i podwyżki dla budżetówki oraz drożyzna. Wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że właściwie z tego koszyka sloganów można by je dowolnie powyciągać i każdy przykleić innej partii, bo każda przecież mogłaby spokojnie podpisać się pod hasłem innej. Gdyby to Platforma opowiadała o zbijaniu inflacji, a PiS o budowie mieszkań, też nie bylibyśmy specjalnie zdziwieni. O czymś nam to pewnie mówi, o czym jeszcze nie wiem, ale możemy pokusić się o jakieś podsumowanie. Natomiast to, że zaczyna się kampania, chyba już nie ulega wątpliwości, choć dziwić może tylko to, że do wyborów zostało kilkanaście miesięcy, chyba że będą przedwczesne. Nie, no nie będą przedwczesne. Wszyscy wiemy, że raczej jest to nierealne i niepotrzebne chyba partii rządzącej, a ona o tym będzie decydowała. Wybory październik 2023, więc mamy jeszcze tak naprawdę ponad rok, grubo ponad rok. Więc ja mam na twoje pytanie, czy kampania się zaczęła, odpowiedź no niestety dwojaką. To znaczy, nigdy się nie skończyła. Się nie skończyła, zawsze trwa. A PiS jest taką partią specyficzną. Jest to partia stanu wyjątkowego, można wręcz mówić, nawiązując do profesora Ryszki. Otóż jest to partia stanu wyjątkowego. Ona cały czas pilnuje, by jej wyborcy, by społeczeństwo było w takim stanie podniecenia, w stanie walki, bo zawsze coś się dzieje i Kaczyński zawsze pilnuje, byśmy się nie nudzili, byśmy cały czas mieli wroga, byśmy z tym wrogiem walczyli i nie mogli z tego powodu spać. To jest jego założenie. I teraz jego sposób prowadzenia polityki. I teraz druga rzecz. No po cóż zwołał tę konwencję swoją? No 4 czerwca, piękna sobota, każdy wyjechał. No nikt się tym nie interesował poza grupą działaczy pisowskich. Więc była to konwencja zwołana dla działaczy pisowskich, dla nich to było i to miało im tak, to miał być taki prosty przekaz dla pisowców. Co mają robić, co mają mówić, czy mają się zajmować, a czy mają się nie zajmować. I z tego prostego przekazu dla pisowców ja wyciągam jakby na początek dwie takie główne przesłania. Pierwsze przesłanie jest takie, robimy to my. Nie ma z nami ziobrystów, nie ma z nami bielanowców, gowinowców i tych innych wszystkich, prawda? Czyli nie ma Zjednoczonej Prawicy, jest PiS. I jeżeli oni z nami nie pójdą, to jest ich problem. Oni stracą, natomiast my nie możemy oglądać się na nich. To jest taki bardzo, bardzo czytelny, ważny komunikat dla działaczy PiS-u, którzy, tak jak wiemy, to przecież obydwaj z rozmaitych przecieków czy informacji, nie znoszą ziobrystów, nie znoszą Ziobry, uważają, że poprzez swój egoizm partyjny on wpycha cały czas ten kij w szprychy pisowskiego pojazdu. Tym bardziej, że PiS no, chce pieniędzy. No, to są, zwróć jeszcze jedną rzecz uwagę, już ci oddaję głos. Zwróćmy uwagę, PiS jest partią, tak to skonstruował Kaczyński, lokalnych liderów, lokalnych działaczy. Ziobryści nie, ziobryści są od tego jakby oddaleni, więc PiS szuka siły poprzez kontakt z ludźmi, poprzez słuchanie ludzi, poprzez jakby aktywizowanie tych wszystkich lokalnych struktur i lokalnych liderów, którzy mieliby wznosić znowu tę polityczną gorączkę w jakąś górę. Natomiast pisowcy, znaczy Ziobryści im przeszkadzają.
pieniądze. No, 30 miliardów euro, proszę bardzo, czeka. No i nie można tych pieniędzy uruchomić, bo ziobryści mówią nie, nie, nie. I tak żaden pisowiec nie rozumie dlaczego. Nikt zresztą nie rozumie dlaczego, możemy to tłumaczyć rozmaicie. Więc to jest pierwsza sprawa. A zanim przejdę do pozostałych, no chciałbym oddać ci głos, czy żeby no miało to jakiś sens rozmowy, a nie tylko monologu. Musiałbyś jeszcze zakończyć tę wypowiedź jakimś pytaniem retorycznym, czy zagajeniem, Drugą rzeczą, która w oczywisty sposób, i no przepraszam Państwa z góry, że powiem coś banalnego, sygnalizuje, że sezon kampanijny jednak rusza i to nie będą nudne pod tym względem wakacje, a przynajmniej dla polityków nie będą one nudne, będą pracowite, jest to, że każda z liczących się partii zapowiedziała objazd po Polsce. I to w normalnych okolicznościach nie byłoby może jakoś specjalnie dziwne, to wręcz element politycznej rutyny. Tylko że zapominamy, że przez ponad dwa lata pandemii, ta najzwyczajniejsza, najbardziej rutynowa zagrywka, no tak to nazwijmy, taktyka, strategia prowadzenia w ogóle życia politycznego, no była niejako w zawieszeniu, czy wręcz wprost zamrożona. Dziś politycy każdej partii chcą z powrotem zrobić objazdowy maraton po całym kraju. W tym ukrywa się też taka myśl Donalda Tuska, o której ja wspominałem kilka tygodni temu, więc nie będę się zbyt obszernie powtarzał, że w licytacji na wojenną retorykę bardzo trudno będzie z rządzącymi wygrać, tym bardziej, że opozycja ma no nikłe, żeby nie powiedzieć prawie żadne kompetencje w dziedzinie kształtowania polityki zagranicznej czy kształtowania naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi czy z NATO. Opozycja niewiele może poza wymądrzaniem się w mediach, a rząd może bardzo wiele. I Donald Tusk był chyba pierwszym z liczących się polityków, który zauważył, że no w takim razie, skoro na polu retoryki wojennej z rządem wygrać nie sposób, to trzeba jak najszybciej przestawić tę wajchę na tematy drożyzny, inflacji, topniejących oszczędności, rosnących rat kredytów, za które po części odpowiadają rządzący, a po części odpowiada sytuacja globalna, ale w realiach politycznej kampanii się na takie niuanse uwagi nie zwraca i się przykleja rządzącym każdą dolegliwość i każdą gospodarczą bolączkę, jaka jest. To też Platforma robi z nadzieją, że przyniesie jej to zwycięstwo. I słusznie to robi, bo wydaje mi się, że to najbardziej ludzi boli. Sprawy bytowe. Już się śmiejemy oczywiście, że zamiast gazu PiS nam zaproponuje chrust i będziemy mogli sobie palić. I PiS tego się boi. Na konwencji, ja chciałbym zwrócić na to uwagę, starannie Kaczyński omijał tematy Krajowego Planu Odbudowy, czy tych wszystkich pomysłów ekonomicznych, które PiS rzucał, które rząd Morawieckiego rzucał jeszcze parę miesięcy temu, czy parę tygodni wręcz temu. Widać, że tego się boją i nie za bardzo mają pomysł, jak to rozegrać. No Putin, inflacja. Można wszystko zwalać na Putina, ale ludzie wreszcie zapytają, no sorry, ale za Tuska benzyna kosztowała na rynkach światowych tam $120, teraz kosztuje 110, 115, no ale przy dystrybutorze była różnica zasadnicza, bo wtedy było 4-5 zł, teraz jest 7-8, więc dlaczegoż tak się dzieje? No po to, żeby Obajtek miał wyższe marże. To jest nie do wytłumaczenia. Bardzo trudno będzie PiS-owi wytłumaczyć, dlaczego jest tak niegospodarny. Nie ma do tego umiejętności. I tu wydaje mi się, Platforma znalazła celny strzał, tak jak i celny strzał w moim przekonaniu znajduje Lewica, która mówi wyraźnie, instytucje państwowe nie działają. Takie o tych instytucjach to Polacy sobie tak nie wyczuwają, nie czują, że służba zdrowia czy edukacja to są instytucje państwowe, które powinny działać lepiej i powinny być państwowe. No ale już taka ta idea mieszkań dla młodych Polaków, ułatwienia im, tak prawdziwego ułatwienia, jest bardzo, bardzo skuteczna, tym bardziej, że dla mojego pokolenia, a zwłaszcza dla pokolenia naszych rodziców,
W głowie, z tyłu głowy jest pamięć czasów Edwarda Gierka, kiedy budowano najwięcej w historii mieszkań, czyli ten biedna, tamta biedna Polska nieefektywna mogła budować, a ta podobno bogata, taka wspaniała nie potrafi. No, dlaczegoż tak się dzieje? Więc mieszkania, no i plus oczywiście te głupoty, które PiS z wątroby wydobywa, czyli rejestr ciąż, które sobie zażyczył, czy te transfery finansowe w stronę Kościoła, które no, Kościół nigdy nie miał tak dobrze, jak dobrze, sam wywołałeś te dwa tematy. O mieszkalnictwie, drodzy Państwo, będzie jeszcze sporo w nadchodzącym numerze przeglądu, bo to jest temat, który zdaje się, przyznam się nawet pewnemu mojemu zaskoczeniu, niezwykle, mówiąc kolokwialnie, grzeje debatę publiczną już kolejny miesiąc, bo to, że on grzeje, samo w sobie dziwnym nie jest, ale że dyskusja o takim temacie jak mieszkalnictwo, który nie ma wiele wspólnego z wojnami kulturowymi, które zazwyczaj nas rozgrzewały, trwa tak długo, to zaskoczeniem jednak jest. Sam wywołałeś, Robercie, dwa tematy kościelne, więc cię o to podpytam. Przeczytałeś sondaż, z którego, jak rozumiem, że wynika, jak rozumiem, że notowania Kościoła nie wyglądają najlepiej, choć wszyscy, zdaje się, myśleliśmy, że gorzej niż w tym quasi legendarnym już sondażu, który mówił, że ponad połowa młodzieży już deklaruje się jako niewierząca i że te wyniki ateizacji w Polsce postępują najszybciej na świecie. Nie to, że mamy najwięcej ateistów jeszcze, ale że ta ateizacja jest najszybsza ze wszystkich krajów, no będą w swojej kategorii rekordowe. A jak jest teraz? Ja może parę zdań na temat sondażu, który jest dzisiaj w mediach. To jest sondaż Ibris dla Radia Z. I on podaje takie dane, że aż 70% Polaków uważa, że Kościół za dużo zarabia, że jego przywileje finansowe, przywileje podatkowe są zbyt wielkie i trzeba je po prostu nie tyle ograniczyć, co po prostu zlikwidować. No, by był normalną instytucją taką jak wszystkie inne. 64% Polaków, o ile dobrze pamiętam, jest przeciwnych finansowaniu, obecnemu finansowaniu Kościoła przez państwo. 41% jest za wyprowadzeniem lekcji religii ze szkół, choć 50% uważa, że jest okej. No i podobna wyniki są w badaniach dotyczących symboli religijnych, czy one powinny być, czy nie powinny być. Czyli myślimy tutaj wszyscy o krzyżach w urzędach, krzyżach w szkołach, czy powinny one być po oczach, czy też powinny być bardziej ograniczone. No, sondaż jest jednoznaczny. No, Polacy po prostu nie tyle odwracają się od Kościoła, czy po prostu stają się coraz bardziej obojętni wobec Kościoła. Jest im to, ta instytucja jest im coraz mniej potrzebna i coraz bardziej są zniesmaczeni jakby tym, co się dzieje wokół Kościoła. To może jeszcze dwa zdania. Co się dzieje? Otóż są jakby dwie płaszczyzny dziwnych zachowań. No, pierwsza sprawa to po tych aferach pedofilskich, po tych wszystkich aferach związanych z finansami Kościoła, no, wszyscy spodziewaliśmy się, że Kościół zachowa się normalnie, to znaczy, że rozpoczną się jakieś procedury, które by eliminowały tę patologię, a jednocześnie no, jakieś przeprosiny, jakaś, no, tak jak mówi, to żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie. No, to jest przecież w katechizmie Kościoła. No i tego to nie nastąpiło. No, mamy butne odpowiedzi o ataku na Kościół, o tym, że proszę bardzo, dziedzictwo Jana Pawła II jest szturmowane przez bezbożnych ateistów. To, co mówi Stanisław Dziwisz czy inni, no to po prostu no, trudno nawet to komentować, bo jest to po prostu niesmaczne, nie na miejscu. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, już taki drobiazg, ale dosyć istotny, to zachowanie się papieża Franciszka wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej. No, gdzie widzimy przecież, kto jest agresorem, kto jest atakowany, kto kogo morduje.
I nagle Franciszek udaje, że nie wie, o co chodzi, i opowiada jakieś rzeczy no, z kosmosu. Ja rozumiem, że on jest z Ameryki Łacińskiej, że nie znosi Amerykanów, że ma w związku z tym pewną sympatię wobec Rosji, że widzi wszędzie te gry amerykańskie, ale wielka polityka to jest wielka polityka, a cierpienia ludzi to są cierpieniami ludzi. I wydaje mi się, że jednak Kościół powinien zająć się bardziej cierpieniami ludzi, a nie wielką polityką, która jest jakby rzeczą drugorzędną w tej sytuacji. Taka jest moja opinia w tej sprawie. No ty masz pewnie bardziej ostrą, bo jako przedstawiciel młodszego pokolenia jesteś bardziej wyczulony na te szaleństwa tej wielkiej instytucji. Wiesz, jak zazwyczaj, kiedy sugerujesz mi jakąś opinię, od razu muszę z góry zapolonizować. Nie, wiesz co, bo ja nie byłem wychowany w jakiejś bardzo klerykalnej atmosferze, więc może tutaj się ta pokoleniowa różnica zaznacza, bo dla mnie duża część z tych zjawisk, o których rozmawiamy, ateizacja Polski, większa obojętność wobec Kościoła, na pewno mniejsze uczestnictwo w praktykach religijnych, a wreszcie większa niezgoda na tak czynny udział Kościoła w polityce, są wszystko rzeczy, w których ja wyrastałem. Znaczy wszystko to były tendencje, które towarzyszyły także no, mojemu jakiemuś wchodzeniu w życie obywatelskie, o tak to nazwijmy, więc w tym sensie trudno mi jest się tym zjawiskom dziwić, czy przyjmować je z jakimś zaskoczeniem, bo nie należy do pokolenia, które żyło jeszcze w czasach, gdy żadna z tych rzeczy nie wydawała się możliwa, tak? Gdy żył papież Polak, gdy politycy wszystkich opcji uważali za najbardziej naturalne na świecie bratanie się z Kościołem i gdy to przekonanie... Bratanie za złe słowo, wdzięczenie się do Kościoła, tak. Jakie bratanie, oni nie byli w stanie pomarzyć w ogóle o bratanie. Tak, więc masz rację oczywiście, więc w tym sensie nie tyle reaguję na to wszystko z większym, powiedziałbym, nie wiem, jakimś entuzjazmem czy gorliwością, bo raczej uważam te tendencje za coś, czego należy się spodziewać. Kościół miał problem w, nazwijmy to ogólnikowo, normalnych okolicznościach, tak? Problem z ewangelizowaniem ludzi w czasach nowych mediów cyfrowych, w czasie, gdy o uwagę i atencje ludzi konkuruje naprawdę bardzo, bardzo wiele różnych odrębnych i filozofii, i rozrywek, i sposobów życia, i lifestyle'ów i tak dalej. A co w tych normalnych okolicznościach było mu niełatwo. A co dopiero, gdy ciągnie się za nim plaga oskarżeń o najgorsze zbrodnie na dzieciach i przekonanie, już pomijam, na ile ono jest prawdziwe, na ile nie, ale przekonanie, że instytucja ta jest strukturalnie niezdolna do poprawy. To, że po prostu co by się nie działo, to każdy kolejny miesiąc czy kwartał przyniesie nam jakieś nowe, bulwersujące doniesienia i równie jakby nijakie czy mdłe zaprzeczenia lub obietnice poprawy. Zresztą ledwo kilka miesięcy temu chyba przecież papież Ratzinger już... mało popularna forma, już nie urzędujący papież, zazwyczaj nie ma takich, bo po prostu żegnają się z urzędem w momencie swojej śmierci. Nie urzędujący papież Ratzinger przecież został wezwany do złożenia zeznań i oskarżono go o zakłamywanie swoich wcześniejszych stanowisk na temat no właśnie nadużyć, jakich mógł być świadkiem. I przepraszał za to, że zapomniało mu się, to nie pamiętam, czy było w prokuraturze, czy to było przed komisją, ale że zapomniało mu się o dość istotnych szczegółach, kogo znał, a kogo nie znał, a kogo awansował, w jakim czasie pamiętać. No więc jeżeli takie podejrzenia, no dość trywialne kłamstwa w obliczu wymiaru sprawiedliwości sięgają nawet papieży, no to cóż, trudno jest, żeby instytucja, w której jest osób świętszych od papieża niewiele, cieszyła się dużym zaufaniem. Ostatnia rzecz szybciutko, bo też o niej wspomniałeś i też mamy to dzisiaj, jak to się mówi z angielska, na agendzie, to rejestr ciąż. Opinie są, powiedziałbym, rozłożone po całym spektrum, od zrozumiałego oburzenia po bagatelizowanie tego i przekonywanie, że jest to jakiś po prostu zwyczajny administracyjny wymóg, który trzeba było wprowadzić i nic złego się za tym nie kryje. A ty jak to czytasz?
Ja czytam oczywiście to jako wspaniałe narzędzie dla ludzi, którzy chcą się przykleić do Kościoła, chcą się pożywić na poparciu Kościoła i prowadzić polityczną grę kosztem nieszczęścia ludzi. No tak, tak to w Polsce jest. W normalnym państwie, w którym jest rozwinięta służba zdrowia, państwo jest oddzielone od Kościoła, jest prawo przerywania ciąży, jest opieka dla kobiet w ciąży, rejestr ciąż nie byłby niczym. Niczym groźnym, niczym zbożnym. No jest coś takiego, to pomaga służbie zdrowia lepiej funkcjonować. Ale Polska nie jest normalnym państwem. Na tym polega problem. W Polsce prowadzona jest wojna ideologiczna. PiS skleił się z Kościołem i narzucił Kościołowi jakby swoją narrację, czyli zmusił Kościół do tego, by Kościół bronił PiS-u i uważał PiS jako jedyną partię, która Kościół broni. No i w związku z tym te wszystkie narzędzia, które pozwalają wprowadzać najbardziej nieludzkie pomysły biskupów, no w rękach państwa, no mogą służyć nieszczęściu. To mogę sobie wyobrazić, że jest rejestr ciąż. Znaczy nie tylko ja sobie to wyobrażam, ale wyobrażają sobie to tysiące kobiet. Jest rejestr ciąż i kobieta idzie do lekarza, a u lekarza zamiast psychologa czy kogoś innego przy okazji czeka na nią prokurator i pyta, dlaczego pani straciła ciążę, jaki jest powód tego. A może to była nielegalna aborcja? Proszę bardzo, więc proszę. I w związku z tym ona idzie do lekarza, a tak naprawdę trafia do aresztu, do zakratki. Te obawy są jak najbardziej oczywiste w takim kraju jak Polska. I w związku z tym te wszystkie pomysły dotyczące rejestru ciąż uważam jako pomysły mogące służyć represji. Mamy prawo ich się bać. Myślałem, że powiesz oprócz tego, że jest to wyśmienite narzędzie do wykorzystywania czy podlizywania się Kościołowi, to powiesz, że jest to wyśmienite narzędzie do inwigilacji, bo tak też przecież jest. A tu nam się niejako dwa bardzo ważne tematy łączą i tym będę konkludował, czy tym będę kończył naszą rozmowę, bo dwa najważniejsze powody, jakie notorycznie wypływają wśród badań na temat młodych ludzi czy młodych dorosłych ludzi i ich niechęci do zakładania rodziny w Polsce, to warunki mieszkaniowe i prawo antyaborcyjne. To wraca raz po raz z przerażającą konsekwencją, przerażającą stałością, że młodzi ludzie w moim wieku i trochę młodsi ode mnie, nie chcą zakładać rodzin, boją się tego albo uważają, że mogą czekać ich kłopoty właśnie z tego powodu, że albo przygniecie ich koszt po prostu znalezienia własnego mieszkania, do takiego mieszkania, w którym jeszcze można naprawdę założyć rodzinę, a nie wyłącznie się gnieździć, lub że gdy będzie ryzyko trudnej ciąży, to zamiast pomocy lekarskiej przyszła mama otrzyma nakaz stawienia się w prokuraturze. Smutna konkluzja, ale tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję Ci, Robercie, za dzisiejsze spotkanie. I dziękujemy Państwu za czas spędzony z nami. Nowy numer przeglądu jak co poniedziałek w kioskach dla Państwa i w wersji elektronicznej na sklep.tygodnikprzegląd.pl. Wszystkiego dobrego, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, Robercie, i dziękuję Państwu raz jeszcze.